No proszę, taki żurek. Wpasowuje się w te nowe zadania, które ustawowo zostały scedowane na samorządy. Mówimy tutaj o gospodarce odpadami, o własności śmieci. I dlatego bardzo jakby taki duży punkt nacisku położyłem na spotkania z samorządowcami. Są miejsca, które mogę pochwalić, na przykład Puławy, Sandomierz. Patrząc się na tą trasę, którą do tej pory prowadziłem, Tarnów, ale na przykład w Tarnobrzegu już niekoniecznie. Tam w ogóle trudno było znaleźć jakikolwiek kosz na śmieci, a już nie mówię o segregacji odpadów. Nie ukrywam, że w Warszawie też dużo można byłoby jeszcze zrobić. Na przykład? No przede wszystkim spowodować, żeby nie, chociażby nie było takich rzeczy, jak tutaj widzimy. Powiem tak. Kajaka bardzo dużo widać, ale z roweru też dużo widać. Ja wczoraj zrobiłem taką rundkę po brzegu podwarszawskich miejscowości. No i niestety sporo tych śmieci zalega, a doskonale wiemy, że jak przyjdzie większa woda, powieje wiatr, to prędzej czy później to wszystko trafi do rzeki. I w tej rzece się wcale nie skumuluje. Najgorsze jest to, że to trafi później do Bałtyku, a że Bałtyk jest morzem, które wymienia wodę raz na 30 lat. Mówimy tu o biogenach, ta woda się jakoś może oczyszcza, natomiast na pewno nie wymienia opakowań różnego rodzaju. Więc no, tak ważne jest to, żeby chcąc chronić środowisko, chcąc, mówiąc krótko, chronić Bałtyk, zadbać od źródła, czyli od miejsc, gdzie woda po prostu powstaje i później spływa do Bałtyku. Tak jak wspomniałem, projekt jest realizowany od 3 lat wspólnie z Fundacją Plastic Europe Polska. Ja bym poprosił może Kazimierza Borkowskiego, dyrektora fundacji, który mógłby powiedzieć na przykład o tym międzynarodowym projekcie Marine Litters, który się wpasowuje w, a może inaczej, projekt Recycling Race wpasowuje się w ten projekt międzynarodowy. Przystosowany do bycia z wodą na co dzień, nie za bardzo. Dzień dobry Państwu. Plastics Europe, organizacja zrzeszająca producentów tworzyw sztucznych, wraz z kilkudziesięcioma organizacjami światowymi zajmującymi się tworzywami, 3 lata temu w Komisji podpisała taką międzynarodową umowę, na mocy której wszystkie te stowarzyszenia
sygnały, że zanieczyszczeń w morzu jest coraz więcej. Tworzywa sztuczne mają te cechy, że są lekkie, unoszą się na powierzchni, czyli to są te zanieczyszczenia, które widać najbardziej. Stowarzyszenia wszystkie zdecydowały, że będą prowadzić działalność na kilkutorową, zmierzającą ku próbie rozwiązania tego tematu. Między innymi jednym z najważniejszych to jest edukacja, czyli uświadomienie obywatelom, uświadomienie mieszkańcom, że zanieczyszczenie mórz bierze się z lądu. Około 80% zanieczyszczenia, które tutaj można znaleźć w morzach, to są odpady, to są śmieci, które też nie wyrzucają na lądzie. Czyli każdy taki pływający w morzu śmieć, taka butelka, czy ściana, czy plastikowa, to jest taka butelka, którą kiedyś śmieją, to mieszkańcy lądu, nieśmiecenie, wyrzucanie tych odpadów do miejsc, które są specjalnie do tego przeznaczone, a później selektywna zbiórka, która pozwoli na odzyskanie jak największej wartości tych odpadów. Jak Państwu wiadomo, istnieje coś takiego jak recykling. Recykling to jest ponowne użycie odpadu, przetworzenie go do takiej postaci, że on może się stać innym przedmiotem i być w dalszym ciągu używany. Tworzywa sztuczne się tutaj szczególnie do tego nadają, ponieważ bardzo łatwo się przetwarzają, czyli na przykład z butelki plastikowej możemy zrobić, nie wiem czy Państwo o tym wiedzą, tak zwane te bluzeczki polarowe, które dzisiaj są bardzo popularne, produkowane są z butelek PET, czyli takich najlżejszych butelek używanych na przykład do wody. Widać, że recykling jest niezbędny, jest potrzebny, ponieważ daje drugie, trzecie i czwarte życie tym produktom. Także tutaj 3 lata temu za namową Dominika weszliśmy w ten projekt. Była najpierw Odra od Wrocławia do Szczecina, w zeszłym roku Wisła, Oświęcim, Gdańsk. No a dzisiaj nie ma już trzeciej dużej rzeki, to Dominik postanowił przepłynąć poprzek Polski. Cały czas z tym samym celem, żeby promować nieśmiecenie, promować prawidłowe zagospodarowanie tych odpadów, które już zbierzemy, promować recykling. Tak, i mówiąc o samej wyprawie, 8 lipca wystartowałem na Dunajcu w Tarnowie i przede mną w sumie 5 dużych rzek plus Brda. I dlaczego taka trasa? No po pierwsze warto z tą ideą i pomysłem zajrzeć wszędzie, gdzie się da. Niewykluczone, że w kolejnych latach i może będzie Bałtyk, czy kolejne akweny. Natomiast no, trasa wiedzie przez najpierw Dunajec, później Wisłę, w Bydgoszczy skręcam przez Brdę do kanału Noteckiego-Bydgoskiego, później Noteć, Warta i Odra. I planuję na początku sierpnia zacumować w porcie morskim w Szczecinie, gdzie zakończy się Recycling Race. Stronie wyprawie dedykowana jest również strona, taka można powiedzieć edukacyjna, na której można sporo znaleźć informacji na temat recyklingu. Na stronie www.recyklingmyślnikrace.pl można też przyłączyć się, jeżeli ktoś jest leniuchem, ale ma dobre serce, przyłączyć się do tej inicjatywy. Jest coś takiego jak kliknij i można się stać ambasadorem, deklaratywnie oczywiście, rzek i recyklingu. Ja podczas swojej trasy cały czas zachęcam do spotkań. Bardzo dziękuję, że przyszliście, ale muszę powiedzieć, że bardzo dobry i pozytywny oddźwięk jest praktycznie na całej trasie. Kilkanaście osób już w Tarnowie dołączyło się do wyprawy. W międzyczasie pojawili się kajakarze z cała grupa Arka 5 z Bydgoszczy. Niedawno kajakarze warszawscy z fundacji KIM. Także
Sporo się dzieje, wyjątkowo. Jeszcze ja, Ania. Ja chciałam jeszcze takie trzy słowa warszawskie powiedzieć, bo tutaj spotkaliśmy się w takim miejscu, które jest troszeczkę nowe, z jednej strony stare, z drugiej strony nowe. Warszawa się otwiera coraz bardziej do rzeki, przez nasze miasto przepływa na 30 km ponad Wisła. I my w naszej akcji, między innymi nawołując do nieśmiecenia, mówimy takie proste rzeczy, mianowicie cieszmy się tą rzeką, cieszmy się, że ją mamy, starajmy się dbać o to otoczenie. Jak przynosimy ze sobą picie na plażę, taka butelka 1,5-litrowa waży 1,5 litra plus te 35 gramów, ile waży pusta butelka. Więc my mówimy, przyniosłeś pełną, pustą, jeżeli nie masz jej gdzie wyrzucić, bo nie ma kosza, zabierz ze sobą, bo to jest tylko 35 gramów. Także takie rzeczy warto mówić, warto o tym przypominać, bo wydaje nam się, że akurat tutaj w Warszawie mamy bardzo dużo do zagospodarowania i musimy bardzo o to dbać, bo jesteśmy dużym miastem i warto z tej rzeki korzystać. Ja bym chciał również, gdzie jest Ula, gdzie jest Ula? Ula, gdzie się schowałaś? Jestem A, tutaj. Dzwonię, ponieważ dzieci już do nas nadciągają. Chciałem podziękować Uli z RZGW Warszawa za już drugi raz przyłączenie się do tej inicjatywy i to, że w naszym imieniu też zaprosiła Was tutaj na konferencję. Dzisiaj nie tylko jest spotkanie, mówiąc, żeby forma była zgodna z treścią. No, chcielibyśmy symbolicznie oczywiście, bo to nie chodzi o to, żeby sprzątać po kimś. Ale to jest, mi to nie uwłacza, ja to z chęcią zawsze robiłem. Natomiast w miejscach, tak jak powiedziałem, w których jesteśmy, szczególnie teraz są wakacje, pozostawmy po sobie dobre wspomnienia, dobre zdjęcia, dobrą atmosferę i na pewno nie śmieci. I dlatego jak tutaj przypłynąłem, to razem z ekipą zorganizowaną właśnie przez Ulę. Tak, troszeczkę postaramy się posprzątać, tak jest żeby to cumowanie po tym cumowaniu. No niestety, kurczę. Niestety jest to. Ja w zeszłym roku kilkanaście worków niestety udało się znowu posprzątać. Niewielką grupą. Naprawdę moim marzeniem jest to, żeby się w ogóle sprzątanie było niepotrzebne. Aczkolwiek to jest pewna utopia. Ludzie będą śmiecić, ale chodzi o to, żeby coraz mniej, więc jakiś taki cel trzeba sobie wyznaczyć. No i to będziemy właśnie robić. A teraz, jeżeli macie jakieś pytania, z chęcią na nie odpowiem. Także, jeżeli macie, chyba że już wszystko powiedziałem. Szczególne przygody w ciągu ostatniego tygodnia. Powiem tak, oprócz tego wymiaru recyklingowego, emisji, to jest również troszeczkę jednak pracy fizycznej. I powiem, że najtrudniejsze, aczkolwiek nieprawdopodobnie przepiękne odcinki Wisły, to jest Wisła Środkowa od Dęblina w dół rzeki, czyli ku morzu, i tak można powiedzieć, od Dęblina do Kalwarii, Góry Kalwarii, to są rejony z setkami wysp, tysiącami łach i dziesiątkami starorzeczy, i z takich rzeczy, które mogę pasjonatom przyrody polecić, to na pewno ten odcinek. Na tych starorzeczach są takie tak zwane zwałki, znaczy to tam nie ma żadnego w ogóle pływania jachtami, motorówkami i bardzo dobrze, szczególnie motorowymi, ale kajakiem się da. Co to jest taka zwałka? To jest na przykład kilkunasto lub kilkumetrowa warstwa powalonych drzew, przez które trzeba się po prostu przedostać. Więc któregoś razu po prostu przedostałem się. Kajak się przedostał, a ja się nie przedostałem. Musiałem pod spodem jakoś pod wodą się wydostać. No, to jest dosyć niebezpieczne. Na pewno z takich rad kajakowych to można generalnie pływać w każdych warunkach. To nie ma tutaj problemu. Ja oczywiście radzę zawsze mieć kapok. Wisła jest piękna, ale jest bardzo niebezpieczna. Nie wiem, czy wiecie, ale tak w miesiącu jedna osoba niestety traci życie przez jakąś nonszalancję. Często to jest alkohol, często to są głupie zabawy. Nie radzę też skakać do rzeki, do Wisły, bo różne rzeczy się pojawiają na dnie, szczególnie takie, które przynosi woda. Niekoniecznie te stałe, tak? Jakieś hydrotechniczne budowle.
Rzeczy, o których warto też powiedzieć, jakość, w ogóle jakość wody, jakość wody w rzekach się poprawia, ale mówimy tutaj o biogenach, czyli fosfor, azot i potas, czyli to, co dostawało się w wyniku zanieczyszczeń albo źle działających oczyszczalni. Natomiast niestety zwiększa się, i to jest makabryczne, ilość odpadów opakowaniowych, czyli to, co właśnie tam widzimy, co jednak tego oczyszczalnia nie oczyści, tak? Więc to zostawiamy my, no, słowo my może niekoniecznie jest adresowane do Was, ale sporo osób, które no, jakoś nonszalancko traktuje brzeg. Ja powiem tak, w przypadku akurat Warszawy takie miasto ma takie walory przyrodnicze i turystyczne, myślę, że to powinien być punkt rozwoju, rzeka powinna być taką osią rozwoju, ale oczywiście ekorozwoju miasta, więc jak najwięcej ludzi, którzy mogą tutaj się cieszyć z rzeki, ale jak najmniej śmieci, które po nich pozostaną. Jeszcze na koniec zapytam, jesteś niemile zaskoczony tym, co tutaj zobaczyłeś, czy miło? Nie, jestem, patrząc się na Was, jestem bardzo mile zaskoczony. A drugą stronę, jak przypłynąłeś? No, słuchajcie, no, to też takie dosyć trywialne. Ja w ogóle ja nie tylko kajakuję, ale i jeżdżę na rowerze w różne miejsca świata. W każdym razie, jak widzę śmieci, no to jest, tak może to infantylnie zabrzmi, ale to taka rana w sercu. Tak jak nie pasuje, to kompletnie nie pasuje do tego otoczenia. No wolę ten piasek, wolę Was, wolę wodę. Natomiast na pewno te śmieci nie. Wczoraj jakiegoś tam pogoniłem jednego łobuza, który coś tam rzucał do Wisły, ale tych goniących musi być więcej. może powiedzieć, goniących musi być więcej niż uciekających i wówczas i śmiecących. To też ja chciałbym powiedzieć o jednej takiej rzeczy, która na pewno zdecydowana większość nie śmieci. Tylko dlaczego ta nieśmiecąca większość daje się terroryzować tej mniejszości śmiecącej? I to mnie troszeczkę frustruje. Chciałbym, żeby ta większość poczuła się do jakiejś takiej wspólnej odpowiedzialności za to wspólne dobro. Może to jest takie wyświechtane, ale naprawdę, no, bądźmy odpowiedzialni za ten kawałek ziemi, na której mieszkamy. Ja na każdym kroku namawiam do tego, żeby w Tarnowie dbali o tą kawałek Dunajca. Nie muszą przyjeżdżać do Warszawy sprzątać, nie muszą dbać o Wisłę w Warszawie, chociaż mogliby, ale niech dbają ten kawałek, tak samo warszawiacy niech dbają o ten swój kawałek, tu mieszkają. Szczególnie ci młodzi, zapewne za jakiś czas będą mieli swoje dzieci i nie wiem, czy chcieliby, żeby te chłopcy czy dziewczynki biegające po plaży sobie chociażby pokaleczyli stopy rozbitymi butelkami. No po prostu bądźmy odpowiedzialni. Uważa Pan, że w ogóle w rozrachunku ta świadomość Polaków wzrosła, jeśli chodzi o sprawy ekologiczne, czy jednak... To takie pytanie zawsze klucz. Z tą świadomością to jest bardzo dziwnie, bo jeżeli ten sam delikwent, co tutaj wyrzucił te butelki do Wisły, pojechałby do Berlina i nad rzeką by spróbował wyrzucić butelkę i dostałby 500 euro mandatu, albo może nawet nie wyrzuciłby butelki, bo wiedziałby, że dostanie 500 euro mandatu, to okazałoby się, że ten sam delikwent ma dobrą świadomość, znaczy czuje, że coś jest nie tak. W Polsce z tą świadomością jest jeden problem. Nie ma, ale to nie tylko jest kwestia ekologii, to jest brak egzekwowania prawa. Egzekwowania prawa i takie troszeczkę nonszalanckie traktowanie spraw, cały czas spraw ochrony środowiska przez policję, przez sądy, przez prokuratury, przez straż miejską. To wszystko są cały czas jeszcze tak zwane czyny mało szkodliwe społeczne. Nieprawda. To jest bardzo szkodliwe społecznie i nie dosyć, że szkodliwe społecznie, to jest jeszcze bardzo drogie społecznie, dlatego że same lasy państwowe kilkaset milionów i samorządami kilkaset milionów złoty rocznie wydają na uprzątanie dzikich wysypisk. Co to znaczy? Że te kilkaset milionów złotych nie idzie na przedszkola, nie idzie na straż miejską, nie idzie na nauczycieli, nie idzie na lekarzy, tylko idzie na to, żeby posprzątać po jakichś mało wydolnie intelektualnych ludziach, którzy zamiast się cieszyć Wisłą, to po prostu zostawiają po sobie jakiś, może są sfrustrowani, może nie wiem, mają jakiś problem wewnętrzny, ale muszą coś zrobić złego, tak? Wtedy może się dobrze czują. No to jest pewien problem społeczny, z którym, tak jak mówię, to jest mniejszość, ale ta większość musi sobie poradzić. I to mnie też motywuje do tego, żeby
postarać się tą mniejszość, jako, większość jakoś jeszcze pobudzić. Ja myślę, że każde działanie, ja też nie wierzę w cuda, że tutaj coś zmienię, że Wisłą, wiosłem zawrócę Wisły, ale myślę, że każde działanie, to, że się spotykamy, to, że co rusz są jakieś wydarzenia ekologiczne, edukacyjne, to jest konieczne, potrzebne i będzie przynosić efekt. To jest, ja zawsze byłem zwolennikiem takiej pozytywistycznej aktywności i ekologia, świadomość ekologiczna wymaga też tej pozytywistycznej z dnia na dzień działalności i w rodzinie, i w szkole, i na plaży, i wśród działalności skierowanej do polityków, po prostu takiej codziennej, zwyczajnej edukacji, szeroko rozumianej. Kółeczko na tak zrobić dookoła tych dedykacji. Ja mam taką propozycję, ale aha, bo teraz, tak? Dobra, bo musicie śmigać, tak? I musimy jakieś zdjęcia zrobić. Dobrze. To ja mam taką, najpierw mam taką prośbę, bo ja przygotowałem taki ten. Ale Kazimierzu, Aniu, Ulu. Mamy tutaj jeszcze jakieś dzieciaki przyszły czy nie? Przyszły, ale dzieci są zajęte. Dzieci sprzątają po prostu, tak? Tak, oczywiście. Dobrze, to ja pośrodku w takim razie. Można pana z kamerą prosić, żebyś się troszeczkę odsunął? Tak, tak. Troszeczkę. Hop. Jeszcze. trochę trudno. Ale trzeba. O, widzę, że wymowa bryskie. Tak, no chodź, no oczywiście, że cię była. No. Przepraszam, dzieci już są, tak się będzie wysprzątać. Znaczy to jest niegodziwe, że one sprzątają. Tak, a my się tutaj robimy sesję. Dobra, już teraz kamerę są się. Dobrze, to ja zrobię teraz dla was rundę machem. Super. Jeszcze chwilkę. Dobrze. Jest dobre. Starczy pokazać. To co? Zrobię. Bardzo prosimy. Chyba wiosła będzie potrzebna. Ale.